My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w trybie nie sypał. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Aleksander Wierzejski. Piotr Nisztor i z nami wprost z Wrocławia. Janusz, przedstaw się ładnie. Przedstawiam się ładnie. Dobry wieczór, Janusz Życzkowski. Kłaniam się. No właśnie, dziś będziemy sypać, ale zanim zaczniemy, a jest naprawdę tyle piachu, że nie wiem, czy damy radę w tym czasie wysypać, przesypać wszystko. Ankieta, szanowni państwo. Pytanie. Dlaczego Bodnarowcy zniszczyli sprzęt telewizji Republika? Bo dzisiaj właśnie podczas zatrzymania byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Romanowskiego doszło właśnie do zniszczenia sprzętu telewizji Republika. No właśnie, odpowiedź A, bo są likwidatorami, odpowiedź B, żeby nie można było pokazywać ich kompromitacji i odpowiedź C, bo boli ich niska oglądalność Neo TVP. Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie, zachęcamy do... Klikajcie państwo, łatwo to zrobić, na YouTubie jest ta ankietka, klikamy na Twitterze też, tak? Dokładnie, piachem w tryby, hashtag piachem w tryby, zachęcamy do komentowania, do wyrażania swoich opinii, do kontaktów z nami. No i właśnie, i co, ruszamy, bo to ten... Zacznijmy od tego zniszczonego sprzętu, bo to jest jakiś skandal, że... Goście po prostu niszczą sprzęt telewizji. Mogą nas nie lubić, ale prosimy sprzętu nie niszczyć. No właśnie, proszę zobaczyć, jak to dzisiaj wyglądało, bo to dzisiaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszła do mieszkania Michała Romanowskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości suwerennej Polski, który był wiceministrem sprawiedliwości, który sam po uchyleniu mu immunitetu przez Sejm, immunitetu poselskiego, zgłosił się do prokuratury krajowej, ale wtedy okazało się, że jeszcze nie doszły papiery. Te papiery doszły dzisiaj i dzisiaj właśnie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kierowanej przez pułkownika Rafała Syrysko właśnie operację przeprowadzili. Proszę o materiał, jak to wyglądało. Czy wiecie, że bierzecie udział w bezpośrednim? Nasza kamera! Policja próbowała usunąć naszego reportera, który znajdował się przed drzwiami mieszkania posła Romanowskiego. Służby Donalda Tuska uszkodziły sprzęt do nagrywania należący do naszej stacji. Straty szacowane są na kilka tysięcy złotych. Ej, ej, co się dzieje? Co się dzieje? Co robicie? Co robicie? Ej, co jest? Co jest? No, bardzo poważna sprawa. Jest ciekawy wątek tej całej historii. Otóż mecenas Bartosz Lewandowski przypomina, że pan Marcin Romanowski ma jeszcze immunitet przysługujący członkowi delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. No właśnie, i to jest immunitet, który nie został mu uchylony, ale jak się okazuje, ten immunitet na nim, no posiada ten immunitet. Tak, no właśnie, zacznijmy może od tego, co napisał adwokat Lewandowski na ten temat na platformie X. Z chwilą założenia kajdanek posłowi Marcinowi Romanowskiemu i jego zatrzymania doszło do rażącego naruszenia prawa i pogwałcenia prawa międzynarodowego. Tyle gorących głów, krzyczenia o rozliczeniach, napinania się w mediach społecznościowych, a nikt nie sprawdził, że poseł Marcin Romanowski od 23 stycznia 2024 roku ma drugi immunitet wynikający z członkostwa w delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Tak, państwo wiecie, specjalistą od roztrząsania takich prawnych zagadek w naszej stacji jest siedzący tutaj obok Piotrek. No właśnie, ale tutaj raczej zagadka, no, wydaje się jednoznaczna, chociaż prokuratura krajowa próbuje przekonywać, że ten immunitet, no, nie funkcjonuje, mają dwie opinie prawne. Pytanie skąd, na czyje zlecenie i w jaki sposób wykonane, przez kogo, bo już różne widzieliśmy opinie prawne sporządzane, chociażby przez uśmiechniętego Szymona Hołownię. A czy takich opinii prawnych nie można kupić w każdym sklepie z opiniami prawnymi? No ja myślę, że tam jest duża kolejka prawników, którzy chętnie, nawet za
pro publico bono za uśmiech tej właśnie rządowej koalicji, taką opinię by sporządzili, ale ciekawy jestem, co na ten temat myśli Janusz Życzkowski, bo we Wrocławiu wprawdzie tej operacji ABW nie było, ale było o niej słychać we Wrocławiu. Było słychać i generalnie z prokuraturą mamy problem polegający na tym, że to jest prokuratura z gruntu fałszywa, tak więc jej działania również należy traktować w kategoriach nielegalności jednak. Co zaś się tyczy immunitetu, no to chyba nikt z Państwa nie ma złudzeń co do tego, że Donald Tusk na niejawnym spotkaniu uroczyście unieważnił ten immunitet. Ale przepraszam, Januszu, ja muszę wejść w Europy, prawda? On musiał to unieważnić nie na jakimś tajnym spotkaniu, tylko na urlopie, bo on chyba we Francji jest w ogóle na tym urlopie, jeśli te informacje, które płyną, są prawdziwe. Unieważniam. Wysłał SMS o treści unieważniam. A to było tak jak z tym referendum, że uroczyście unieważnił? Tak jest, dokładnie. On ma już wprawę i on po prostu, jak coś im nie pasuje, coś im nie leży, przepisy się nie zgadzają, uprawnienia i kompetencje, to wszyscy wysyłają SMS-a, Donald unieważnił, a Donald odsyła, unieważniam. A to może unieważniłby jakiś, nie wiem, dekret Władimira Putina, albo w ogóle Władimira Putina był nieważny. Może to jest jakiś pomysł na zakończenie tej agresji rosyjskiej, brutalnej na Ukrainie. No jest to jakiś pomysł, jest to jakiś pomysł. Jest takie stare łacińskie przysłowie, które tutaj trzeba przytoczyć. Donald locuta, causa finita. No tak. Wszystko na ten temat. No właśnie. I tym właśnie łacińskim akcentem możemy zamknąć ten temat. Ale nie zamykamy tematu Donalda Tuska. Właśnie. Tuskożerca, amerykański tuskożerca. Się umawialiśmy, drogi kolego, bo to przepraszam. Miałeś powiedzieć, ile dobrze, masz lat. To zacznijmy właśnie. To, drogi redaktorze, chciałeś jakieś pytanie zadać. Tak jest. Drogi redaktorze Piotrze, powiedz, ile masz lat, bo bardzo jesteśmy ciekawi. No, prawie 40. W tym roku 40 kończę. 39, proszę Państwa, ma Piotr Nisztor i gdyby był w Ameryce i gdyby był republikaninem, to już za kilka miesięcy mógłby być wiceprezydentem. Tak jak J.D. Vance. No właśnie, bo jak się okazuje, to jest właśnie mój rówieśnik, 84. rocznik i dzisiaj Donald Trump wyznaczył go na swojego wiceprezydenta. To ten brodaty tutaj właśnie sympatyczny pan, który stał się trumpistą w 2016 roku, napisał taką książkę, w której nagle się okazuje, że podziela wszystkie poglądy Donalda Trumpa i ten podziw rzeczywiście w czasie kadencji potem rósł. No i teraz pytanie, kto najbardziej się boi właśnie J.D. Vance'a i mam wrażenie, że jest to Donald Tusk. A dlaczego, J.D. Vance Państwa? Ma spory zasób piachu w tryby. No właśnie, on sypał w tryby Donalda Tuska jeszcze zanim to było modne. Kiedy Donald Tusk zaczął atakować republikanów, właśnie odpowiedział mu J.D. Vance. Ja zacytuję ten komentarz kandydata na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Napisał tak, nowy przywódca Polski, w domyśle Donald Tusk, aresztuje przeciwników politycznych i zawdzięcza bezpieczeństwo swojego kraju mojej hojności. Mógłby rozważyć okazanie wdzięczności lub przynajmniej stonowanie swoich autorytarnych zapędów. No i stąd właśnie J.D. Vance zaczyna uchodzić za głównego tuskożercę za wielką wodą. Tak, senator z Ohio. No i teraz pytanie, Januszu, do ciebie. Powiedz, czy Donald Tusk dzisiaj się wystraszył? Bo raczej nie wściekł, ale czy się wystraszył, że człowiek, który, no tak mówiąc już takim językiem kolokwialnym, no sprzedał mu taką fangę prosto w splot słoneczny, no to czy on dzisiaj się nie czuje trochę obity mocno? Kontynuując tą poprzednią myśl, to moglibyśmy powiedzieć, że zaraz Donald Tusk będzie próbował unieważnić tego wiceprezydenta. Ale to chyba jednak, to jest dobre. Jednak jest za krótki, słuchajcie, i sobie nie poradzi z tym. No i jak nie idzie, tak nie idzie. My zresztą z niepokojem obserwujemy wszystkie kroki, które w tej chwili podejmuje polski rząd ze słońcem Peru, bo niestety, ale jak tak dalej pójdzie, to zamiast mieć za oceanem sojusznika najważniejszego, najpotężniejszego, to będziemy mieli państwo, które będzie na nas patrzeć jednak
z dużą rezerwą, z dużą ostrożnością i raczej nie lokować będzie specjalnie sympatii. Ale to chyba nie na nas, jako na Polskę, tylko nie, na... wszyscy tracimy. Rząd. Tak nie, jest, ale chodzi o to, że tracimy wszyscy, tak? No, bądź co bądź, w tych określonych okolicznościach, no w najbliższych latach na pewno. Janusz ma rację. Zobacz, że kwestia ambasadora Szatkowskiego, jego awansu do kierownictwa Paktu Północnoatlantyckiego, to nie jest strata pana Szatkowskiego czy prawej strony sceny politycznej, ale strata całej Polski. Kwestia niejasnych deklaracji na temat dalszego zbrojenia polskiej armii. Ale również wszyscy na tym tracimy. Ale tym bardziej, tu masz rację, bo jeśli spojrzymy na Bogdana Klicha, który nie będzie ambasadorem RP w Waszyngtonie, tylko Charge Affairs, no to jest taki policzek trochę dla Stanów Zjednoczonych. No to jest niebywałe w ogóle, że można w ten sposób funkcjonować. Ja jestem ciekawy, co zrobi J.D. Vance, jak Donald Trump wygra i jak zostanie wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Bardzo mnie ciekawi, kto będzie amerykańskim ambasadorem w Polsce, bo chyba uśmiechnięty Mike Brzeziński zjedzie z takim trochę małym uśmiechem, albo wręcz bez uśmiechu do Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, bo ty się znasz na tym, Olek. Ja to tak komentuję, patrząc z perspektywy dziennikarza śledczego i tych opowieści, które gdzieś tam się pojawiają w kuluarach różnych. Nie Brzezińskich, jest jeszcze pani Mika Brzeziński, czyli dziennikarka jednej z porannych śniadaniowych telewizji amerykańskiej. Ona raczej odpada, ale jest pan Mark Brzeziński, bliższy republikanom, więc można zastąpić Brzezińskiego Brzezińskim. No właśnie, a może po prostu powinien, a może powinien ktoś tutaj przyjechać. No dobrze, właśnie, bo tu z Donaldem mamy, Tuskiem. No właśnie, bo mamy tutaj sygnał bardzo ważny, taki szczery. Taki szczery sygnał wprost z Platformy X. Ta szczerość bardzo jest mocno okazana, albo raczej przypomniana przez profesora Sławomira Cęckiewicza, byłego szefa Państwowej Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy, który przypomina szczerze o Donaldzie Tusku. Czerwca 2018, kolejny dzień szczytu G7 w Kanadzie. Nasz fotograf namówił mnie, żebym zaaranżował jakąś nietypową scenę z drugim Donaldem, więc zaaranżowałem. Janusz Życzkowski, podobno tutaj media te głównego nurtu są oburzone, że Telewizja Republika śmiała coś takiego pokazywać. Fotomontaż. No w ogóle fotomontaż, jest niemożliwe. Podglądasz ekran mojego drugiego komputera, dlatego że mam wyświetlony właśnie wpis, jest taki magazyn Press, wiecie państwo, on opisuje tutaj rzeczywistość medialną, tak jak ten magazyn tak uważa. Jak oni ją rozumieją. Tak jak oni ją rozumieją. I tu jest napisane, ja przeczytam, że relacje Telewizji Republika były krytykowane za pokazywanie w ich trakcie archiwalnych zdjęć premiera Tuska. Uwaga, dotykającego palcami pleców Trumpa. Co za historia. On dotykał w nic nieznaczący sposób po prostu pleców prezydenta Stanów Zjednoczonych. Opierał się. On się podrapał. On podrapał, bo go swędziało, prawda? No nie, no. Wiecie, to jest sztuka kreatywna jednak. To pamiętasz, jak no wszyscy widzieli, że Donald Trump no, został postrzelony, a w mediach czytaliśmy, że upadł, a agenci wyprowadzili go ze sceny, bo upadł odgłosy przypominające o wystrzały. A to wszystko fake poza tym, bo to było ustawione rzekomo, tak, co niektórzy twierdzą, no i przodują w tym fani, sympatycy Donalda Tuska. Donalda Tuska, dokładnie Donalda Tuska, tego samego, który właśnie w jakiś sposób opierał się, zdaniem magazynu Press, czy właśnie jakoś tak, no, trudno nawet to nazwać, ja nie wiem, no po prostu Donald Tusk dzisiaj z tym zdjęciem będzie miał bardzo poważny problem, jeśli Donald Trump zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to myślę, że on ten pistolecik taki też złoży i ostrzeli polityczną karierę Donalda Tuska. Mam takie wrażenie, ale nie chciałbym, bo ja jestem kiepski we wróżeniu, nie chciałbym wróżyć z fusów, ale myślę, że Donald Trump, znany ze swojej takiej, no,
pamiętliwości, twardości, politycznego charakteru, no, dojdzie do wniosku podczas zaprzysiężenia i tej swojej prezydentury, drugiej przecież, że jednak faktycznie. Dwóch Donaldów w polityce to jednego za dużo. Do Donalda Trumpa nabrałem szczególnego szacunku rzeczywiście w momencie, kiedy on został postrzelony. Pamiętacie państwo, no też pisały o tym nasze media, że wymachiwał pięściami w stronę publiczności, ale tak naprawdę to wstał z nad głów tych agentów, którzy go ochraniali, powiedział walczcie, no i pokazywał walczcie. I w tym momencie ten człowiek nie był pewny, czy to nie jest jego ostatni występ w życiu, czy to nie jest ostatnia wiadomość, jaką przekazuje swoim wyborcom. Bo nie wiedział, czy nie będzie następny strzał, co mu się stało, krew ci leci. No. Nie wiadomo przecież było w tym momencie, co faktycznie się stało. Przecież równie dobrze, skoro była jedna osoba strzelająca, jeden snajper, to przecież na jakimś innym dachu mógł być ukryty drugi snajper. Ten zamach mógł być przeprowadzony w bardziej zorganizowany sposób. Jak to analizujemy, Piotrze, to jeszcze druga rzecz. Otóż po... Tam mniej więcej 2 godziny po wydarzeniu wydał takie oświadczenie prasowe na swojej platformie, gdzie w drugim zdaniu powiedział, że wysyła wyrazy kondolencje rodzinie tego pana, który został zastrzelony i tego, który został ranny. To też wydaje nam się, że taki gwiazdor polityczny powinien być, no tak jak Lech Wałęsa, ja, a tutaj nie. To właśnie myśli o ludziach i to jest moim zdaniem coś szczególnego. Janusz Życzkowski. Zresztą właśnie, bo zanim jeszcze Janusz, to przecież trzeba pamiętać, że Donald Trump jest liderem dzisiaj w wyścigu o prezydenturę. Przed tym zamachem był liderem. No i teraz patrząc na to, co było chociażby z Ronaldem Reaganem, po też nieudanym na szczęście zamachu, jego poparcie bardzo mocno wzrosło. No więc dzisiaj można się spodziewać, że te szanse Donalda Trumpa są bardzo duże. A skoro tak, to jego wiceprezydent no, będzie jego prawą ręką, tym, który będzie latał tym Air Force Two i będzie mógł właśnie uścisnąć prawicę drugiego Donalda, na przykład Tuska podczas wizyty w Polsce, bo ciekawy jestem bardzo, czy Donald Trump, jak zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to kiedy pojawi się w Polsce, ale właśnie może Janusz Życzkowski coś więcej na ten temat wie. Tak, pytanie, czy takie zaproszenie z jednej czy z drugiej strony w ogóle zostanie wystosowane. A wracając do tego, co mówiłeś, Aleksandrze, dziękuję za te słowa, wiesz, bo to jest clue i na to trzeba zwrócić uwagę, że to było to przesłanie Trumpa do wszystkich, którzy tam byli. Walczcie, tak? Walczcie. Czyli miał świadomość, że tak, że jakby bez względu na niego i na jego los, to jest ten przekaz. Z drugiej strony zobaczcie, jak często teraz w tych właśnie dniach spotykamy się z różnego rodzaju teoriami spiskowymi, z tymi, którzy po prostu nie potrafią pogodzić się z tym, docenić właśnie tej postawy Trumpa, tylko szukają zaraz jakichś alternatywnych rozwiązań, alternatywnych historii. Mówią, że to jest generalnie ustawka, że dlaczego, jak to się stało, że po takiej strzelaninie on wstał i on właśnie tutaj tą pięć wyciągnął i to powiedział. A już abstrahując od tego jego takiej podbudowy patriotycznej, duchowej, że wiedział, co zrobić w tym momencie, to pamiętajcie państwo, że to jest człowiek, który był prezydentem, który teraz jest kandydatem i który cały czas funkcjonuje w poczuciu takiego permanentnego zagrożenia, czy może świadomości tego, że są dookoła niego ludzie, czy mogą pojawić się ludzie, którzy będą dbać na jego życie. I każdy jego krok jest uzgadniony z ochroną, z Secret Service. No to Secret Service to moglibyśmy... Ale on też doskonale wie, jak się zachować w takiej sytuacji, o czym świadczy to, że od razu padł. Także on był przepracowany w głowie. Pod mównicę, tak? Ale czas nas goni, bo już tutaj mamy informację, że niestety za chwilę będziemy musieli ten piach gdzieś zostawić kolegą jutro. Ale jeszcze jeden temat. To, co działo się na...
Na granicy koło Miennika, gdzieś tak, na Podlasiu, niedaleko zresztą granicy z Białorusią. Zanim to skomentujemy, niech państwo najpierw zobaczą, jak można naprawdę skandalicznie zachować się nie tylko do drugiego człowieka, ale do naszych obrońców, ale do naszych obrońców naszej ojczyzny i granicy. Kilka słów wyjaśnienia. Żołnierze, których widzieliśmy, są na takich dyżurach, które trwają po 12 godzin. Ten był akurat w nocy. Odpowiedzialna służba, zagrożenie również życia, jak wiemy, bo przecież niedawno umarł jeden z żołnierzy, ugodzony taką prymitywną dzidą przez jednego z bandziorów po drugiej stronie granicy. A tutaj młodzież, niewiele młodsza od tych żołnierzy tak naprawdę, nie? Ale nastawiona jakoś... Prymitywna, jakaś spatologizowana. No właśnie, Janusz, powiedz szczerze, co powinno się stać, gdybyśmy żyli w silnym kraju, dbającym o swój wizerunek i walczącym o niego za granicą, jak również no, dbającym o to, aby właśnie przejawy tego typu działań karać. Co by się stało z tymi prymitywnymi młodymi ludźmi? Może najpierw o przyczynach, bo to, co zobaczyliśmy, to jest efekt tego, co działo się w Polsce w ostatnich latach. I trudno tego nie łączyć z tą falą hejtu i na przykład z czarnymi protestami rozpędzonymi właśnie, prawda, przez polityków dzisiejszej koalicji 13 grudnia. Więc to są, szanowni państwo, wasze dzieci, tak? Owoc waszej ciężkiej pracy, którą wykonaliście także przy pomocy lewicowo-liberalnych mediów. Teraz oni demontują porządek społeczny, publiczny i właśnie atakują polskich żołnierzy. No można powiedzieć tylko tyle. Ja nie lubię porównywać naszej sytuacji w Polsce czy tego, że na przykład, nie wiem, na Zachodzie jest coś innego, ale zobaczcie, jak służby różnego rodzaju rozprawiają się z podobnymi sytuacjami, na przykład we Francji. Jak brutalna jest policja, jak zdecydowana w rozbijaniu tego rodzaju okoliczności. Bo tam państwo potrafi zadbać i ochronić tych właśnie, którzy ten mundur mają, bo oni są odpowiedzialni za zabezpieczenie po prostu danych wydarzeń, za prowadzenie porządku. No a tutaj jak ma się czuć mundurowy opluwany przez jakiś gówniarzy co robi ten w sytuacji, mundurowy, w której Piotrze? Za chwilę jakie z tyłu jest, głowy marze może jest, trafić za kratki. Jakie jest zadanie tego mundurowego? No jest takie, żeby do Polski nie przeszli ubogacacze kulturowi, którzy mamy we Włoszech, we Francji, tak, strach wyjąć telefon w restauracji, bo ci wyrwą i uciekną. No i ta młodzież albo nie wie, jak jest na Zachodzie, albo nie kojarzy, że jak będzie atakować ludzi, którzy przeciwdziałają temu, no to będą mieli tutaj to samo. No i potem będzie wielki płacz, no bo się okaże, że tutaj chodzą ludzie z nożami. No trzeba było przepchnąć ich do tego, albo, do Łukaszenki, albo na Białoruś. Albo za drugą granicę, do Niemiec. No właśnie, nie, ja myślę, że ja bym ich przepchnął, wziąłbym ci żołnierze, by zapakowali i niech sobie ten pushback taki tam, czy jak to się teraz by nazywało w takiej sytuacji, niech po prostu zobaczyliby dobroć tej właśnie białoruskiej, rządzonej przez Łukaszenki no, tego państwa. To wtedy może by się czegoś nauczyli, bo to, co zobaczyliśmy, to jest naprawdę, ja tu się, Janusz, z sobą zgadzam,
ale to jest taki właśnie efekt kurdej szatan. Ale tej pani, która dzisiaj tak. w nagrodę została przecież zatrudniona w tak zwanej publicznej ale telewizji. Zróbmy może tak. Ja jestem przekonany, że to no, po prostu wybryk młodzieżowy. Młodzież ma swoich rodziców. Drodzy rodzice tej pięknej młodzieży, no powiedzcie im, co trzeba do słuchu, bo szkoda takiej młodzieży pięknej, żeby się tak marnowała. No to edukacyjnie. A co na to Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej, który chyba dzisiaj w momencie, gdzie premier jest na urlopie, pełni obowiązki szefa rządu. Też się chcę zwrócić do tych wszystkich aktywistów działających na granicy, żeby zastanawiali się zawsze, co robią. Pomoc dla drugiego człowieka, ja wszystko rozumiem. Jestem lekarzem, mam dużą wrażliwość. Ale wskazywanie miejsca, gdzie nie ma polskich żołnierzy, idźcie w tamtą stronę, czy takie komunikowanie się wzajemne i udzielanie jakichś wskazówek informacji, gdzie łatwiej będzie, jeżeli takie informacje weryfikujemy teraz, sprawdzamy, ale jeżeli one są prawdziwe, to bardzo proszę o zawrócenie z tej drogi. Weryfikujemy wiele rzeczy. No, służby działają w całym obszarze. Nie wszystko jesteśmy w stanie powiedzieć, ale dlatego po prostu ja proszę tych, którzy mają dobre intencje. To, szanowni państwo, była nie wypowiedź taka świeża z dzisiaj, tylko sprzed miesiąca właśnie Władysława Kosiniaka-Kamysza. I ciekawi mnie, jak w kontekście tych właśnie skandalicznych działań, zachowań tej no, spatologizowanej, ja to nazwę trochę inaczej niż Olek Młodzieży, w tym kontekście komentuje to Janusz. Januszu. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Zaapelować. Tygrysku. Pokaż zęby, pokaż pazurki, prawda? Bo czas na to, żeby kogoś tutaj ładnie prosić i apelować do sumień w tych konkretnych okolicznościach naprawdę minął. Albo chociaż zarycz, a nie piszcz. No, to albo... chyba taki pluszowy tygrysek, więc nie wiem, czy on tam pazurki ma, czy ząbki, tego nie wiem. Nie wchodzimy w to. Ale nie będziemy w to wchodzić, bo to już naprawdę mogłoby w jakieś meandry niedostępne dla normalnych ludzi nas przeprowadzić, więc nie będziemy państwa tym epatować. No właśnie, ale już dogonił nasz czas. I poepatujemy państwa wynikami sądy. No i właśnie, a sonda była bardzo ciekawa. Dlaczego Bodnarowcy zniszczyli sprzęt telewizji Republika? No jak widać, według państwa w większości takiej przeważającej, żeby nie można było pokazywać ich kompromitacji, no i trudno się nie zgodzić z naszymi widzami. Ale jest zła wiadomość, bo mamy więcej kamer. I mamy dużo więcej piachu przede wszystkim. I tego piachu będziemy używać do tego, aby Donald Tusk ten uśmiech, który ma, miał dalej. A jest. No właśnie, bo musi przecież robić dobrą minę do złej gry. A tymczasem na dzisiaj to co, panowie? Już dziękujemy. Panie Sienicko, Janusz Życzkowski. Tak, i dziękuję, ale jeśli pozwolicie, to jeszcze chciałem serdecznie podziękować i pozdrowić uczestnikom pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, bo wczoraj zapomniałem na koniec, a mnóstwo dobrych sygnałów i pozdrowień dla całej redakcji Republiki otrzymałem, niniejszym przekazuję, a państwa serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to nasze spotkanie, także za dzisiaj. To my się dołączamy. W takim ten to się wie, jak ustawić, nie? No tak we Wrocławiu cicha woda, a to proszę. Czekamy na Janusza w Warszawie, też pokażemy mu, jak to działa w Warszawie. A tymczasem, szanowni państwo, bardzo dziękujemy. Janusz Życzkowski, Aleksander Wierzyński, Piotr Nisztor. Do zobaczenia, ale proszę z nami pozostać, bo za chwilę sonda dokładnie redaktora Janusza Życzkowskiego. I jest to jak zwykle sonda doskonała i ciekawa. Chcę podziękować Matce Najświętszej Panu Bogu za wszystko i że jest takie telewizja, Republika i radio. Mówię, że należy się uścisnąć w tę dłoń. Bardzo mi miło. Miło, ale to od razu... się łza kręci, jak się was widzi. Dzień dobry. A skąd przyjechaliście? My spod Krakowa, spod stadionu. I codziennie słucham Republiki. Oglądam Republikę codziennie i wszystkim mówię, żeby oglądali. Przejmie, dziękuję jest. Za wypowiedź. Ja również. No. Bardzo dobrze, że jesteście. My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachu w trybie nie szypał.